Jak poinformowała nas bełchatowska policja, maturalne zmagania uczniów powiatu bełchatowskiego przebiegały zgodnie z planem, pomimo ogłoszonych w kilku placówkach alarmach bombowych. E-maile z informacją o ładunku wybuchowym rzekomo podłożonym w szkole dotarły do placówek na terenie nie tylko Bełchatowa, ale także Szczercowa i Zelowa. Wszystkie doniesienia były sprawdzane przez policję i okazały się fałszywe. Warto zaznaczyć, że ta sytuacja dzieje się w całej Polsce. Jeszcze przed rozpoczęciem matur Centralna Komisja Egzaminacyjna rozesłała do dyrektorów szkół pismo z informacją, że podczas egzaminów mogą pojawić się alarmy bombowe. Policjanci ustalają sprawcę bądź sprawców wywołania fałszywych alarmów bombowych w szkołach, w których odbywają się matury.